Czy wiesz, że znak równości został po raz pierwszy użyty przez Roberta Rekorda w 1557 roku? Na tablicy widzisz wagę szalkową. Część wagi, na której kładziemy przedmioty, nazywamy szalką. To jest szalka lewa, a to jest szalka prawa. Waga jest w równowadze, gdy masa przedmiotów na szalce lewej jest taka sama jak masa przedmiotów na szalce prawej. Mówiąc nieco bardziej matematycznie, możemy powiedzieć, że masa przedmiotów na szalce lewej równa się masie przedmiotów na szalce prawej. Sytuację, która ma miejsce na wadze, możemy zapisać za pomocą dwóch wyrażeń, które zawierają symbole matematyczne, liczby oraz litery. Pokażę Ci, jak to zrobić. Zaczynamy od szalki lewej. Na tej szalce mamy odważnik, który waży 1 kg. Oprócz tego, na szalce lewej znajduje się worek z pomarańczami. Nie wiemy, ile on waży. To jest niewiadoma. W matematyce niewiadome zapisuje się za pomocą liter. Skoro mamy do czynienia z workiem pomarańczy, to do odważnika, który waży 1 kg, dodajemy worek z pomarańczami, którego masę oznaczamy literą P. Kilka chwil temu powiedziałem, że masa przedmiotów na szalce lewej równa się masie przedmiotów na szalce prawej. Możemy zatem w tym miejscu zapisać symbol równości. Teraz zabieramy się za masę przedmiotów na szalce prawej. Czy potrafimy powiedzieć, jaką masę mają łącznie te odważniki? Tak, każdy z nich waży 1 kg, więc razem ich masa wynosi 3 kg. Właśnie w taki sposób zapisuje się sytuację na wadze szalkowej, gdy masa przedmiotów na szalce lewej jest taka sama jak masa przedmiotów na szalce prawej. Przejdźmy zatem do kolejnego przykładu z wagą, na której będą nieco inne przedmioty. Znowu widzimy wagę, która jest w równowadze. Tym razem na szalce lewej znajdują się dwa odważniki po 2 kg każdy oraz dwie figurki krasnali. Na szalce prawej znajduje się jeden odważnik, którego masa to 2 kg, i są tutaj również cztery figurki krasnali. Spróbuj teraz samodzielnie w sposób matematyczny zapisać tę równowagę. Zacznijmy od szalki lewej. Mamy tutaj dwa odważniki po 2 kg każdy, więc te dwa odważniki razem mają masę, która wynosi 4 kg. Oprócz tego mamy figurki dwóch krasnali. Nie wiemy, ile waży jedna taka figurka. Zapisujemy zatem dodać 2K, bo mamy dwie figurki krasnali. Skoro waga jest w równowadze, to w tym miejscu zapisujemy symbol równości. Teraz zabieramy się za szalkę prawą. Mamy tutaj jeden odważnik, którego masa wynosi 2 kg. Zapisujemy zatem 2 kg. A ile mamy figurek Krasnali? 4. Do 2 kg dodajemy zatem 4K, bo mamy 4 figurki Krasnali. Wykonaliśmy nasze zadanie. Gratulacje! Przejdźmy zatem do kolejnej wagi. Ta waga również jest w równowadze. Spróbuj teraz samodzielnie zapisać sytuację na tej wadze za pomocą działań, liter oraz symboli matematycznych. Zaczynamy od szalki lewej. Mamy tutaj trzy odważniki po 2 kg każdy. Razem ich masa wynosi 6 kg. Zapisujemy zatem 6 kg. Na szalce lewej znajduje się również arbuz, którego masy nie znamy. Do 6 kg dodajemy zatem literę A, która oznacza masę arbuza. Skoro waga jest w równowadze, to w tym miejscu zapisujemy symbol równości. Z prawej strony tego znaku zapiszemy sytuację, która jest na szalce prawej. Mamy tutaj odważnik, którego masa to 2 kg. Zapisujemy zatem 2 kg. A ile mamy tutaj arbuzów? 2. Dodajemy zatem do tego 2a, bo mamy dwa arbuzy. Znowu wykonaliśmy zadanie. Dobra robota. Wiesz już, że gdy waga szalkowa jest w równowadze, to taką sytuację możemy zapisać za pomocą dwóch wyrażeń. Równość dwóch wyrażeń, w których znajdują się liczby oraz litery, nazywamy równaniem. To jest pierwsze równanie, to jest drugie równanie, a to jest trzecie równanie. Masy przedmiotów, których nie znamy, zapisujemy właśnie za pomocą symboli literowych. Tutaj nie znaliśmy masy worka z pomarańczami, więc tę masę oznaczyliśmy literą P. Tutaj nie wiedzieliśmy, ile waży jedna figurka krasnala. Masę takiej jednej figurki oznaczyliśmy literą K. W tym przykładzie nie wiedzieliśmy, ile waży jeden arbus. Masę arbuza oznaczyliśmy literą A. Te litery, które występują w równaniu, nazywają się niewiadomymi. W tym równaniu niewiadomą jest litera A, w tym równaniu niewiadomą jest litera K, a w tym równaniu niewiadomą jest litera P. Zastanów się teraz, czy wybór litery ma znaczenie. Nie ma. Tak naprawdę w miejsce litery P moglibyśmy wpisać każdą inną literę. W matematyce niewiadome najczęściej oznacza się literami X lub Y. Nie zapisuje się również jednostek. Takie równanie moglibyśmy zapisać również w taki sposób. 1 dodać. x równa się 3. Ten zapis przedstawia w gruncie rzeczy taką samą sytuację jak na wadze. Z równaniami tak naprawdę miałeś, czy też miałaś do czynienia w poprzedniej lekcji. Za pomocą równań można zapisywać różne zagadki. Zobacz. Jeżeli do liczby 2 dodamy. Pewną liczbę, to otrzymamy 10. Jaka to liczba? Tę zagadkę zapisaliśmy w postaci równania. Tutaj zamiast litery, która oznacza niewiadomą, zapisaliśmy pustą budkę. W myśl tego, co powiedziałem przed chwilą, tę budkę moglibyśmy zastąpić jakąś literą, na przykład literą x. No to zróbmy to. W tym miejscu wpiszę x. Jaką liczbę należy zatem dodać do liczby 2, aby otrzymać 10? 8. Rozwiązywaniem równań, czyli rozwiązywaniem takich zagadek zajmiemy się w kolejnych lekcjach. Teraz chciałbym przejść do czegoś nieco innego. Wiesz już, że sytuację na wadze możemy zapisać w postaci równania. Co za tym idzie? Równanie możemy przedstawić za pomocą wagi, i tym właśnie będziemy zajmowali się w kolejnym przykładzie. Będziemy mieli do czynienia z równaniami i będziemy mieli przedstawić takie równanie za pomocą równowagi na wadze. Myślę, że może być całkiem niezła zabawa. Tym razem mamy przedstawić równanie 2x dodać 1 równa się 5 za pomocą odpowiedniej sytuacji na wadze. Pokażę Ci, jak to zrobić. Pamiętaj, że symbol równości mówi o tym, że to, co znajduje się na szalce lewej, ma taką samą masę jak to, co znajduje się na szalce prawej. Niewiadomo w tym równaniu jest litera x. Ta litera x jest pomnożona przez 2. Będziemy mieli zatem dwa przedmioty, których masy nie znamy. Te przedmioty mogą być dowolne. Ja wybiorę na przykład pudełka. Widzisz, że na lewej szalce znalazły się dwa pudełka. Masa jednego pudełka jest oznaczona właśnie literą x. Zwróć uwagę, że do tego dodajemy jeszcze 1. Co to oznacza? Oznacza to, że na lewej szalce stawiamy odważnik, którego masa to 1 kg. Teraz zabieramy się za prawą stronę równania. Tutaj mamy 5 kg. Oznacza to, że na prawej szalce musimy postawić takie odważniki, aby ich masa sumowała się do 5 kg. Nie ma znaczenia, jakie to będą odważniki. Możemy postawić jeden odważnik, którego masa wynosi 5 kg, a możemy też postawić dwa odważniki po 2 kg każdy oraz jeden odważnik, którego masa to 1 kg. Równanie 2x dodać 1 równa się 5 przedstawiliśmy za pomocą odpowiedniej sytuacji na wadze. Brawo, przejdźmy teraz do kolejnego przykładu. Teraz przyszła pora na zadanie dla Ciebie. Przedstaw równanie x dodać 2 równa się 2x dodać 1 za pomocą odpowiedniej sytuacji na wadze. Weź kartkę i długopis, narysuj wagę po swojemu. Ważne, aby miała ona dwie szalki i narysuj przedmioty oraz odważniki tak, aby przedstawić na tej wadze to równanie. Do dzieła! Zabierzmy się najpierw za lewą stronę równania. Mamy tutaj x dodać 2. x oznacza masę jakiegoś przedmiotu. Do tego dodajemy 2 kg. Na lewej szalce możemy zatem narysować kapustę oraz odważnik, którego masa to 2 kg. Teraz musimy ustawić odpowiednie przedmioty na prawej szalce. Pamiętaj, że x oznacza masę kapusty. Po prawej stronie znaku równości mamy 2x dodać 1. Oznacza to, że na prawej szalce postawimy dwie kapusty oraz odważnik, którego masa to 1 kg. Voila! Za pomocą sytuacji na tej wadze przedstawiliśmy równanie x dodać 2 równa się 2x dodać 1. Równość dwóch wyrażeń zawierających symbole literowe i liczby nazywamy równaniem. Litery występujące w równaniu nazywamy niewiadomymi. Zapraszam Cię do obejrzenia pozostałych lekcji o równaniach oraz do odwiedzenia naszej strony pistacja.tv. Znajdziesz tam wszystkie lekcje.